3, 2, 1. Cześć. Tu Kajak Nimek, czyli Kajutek, a to są 3 minuty o, w których jak co tydzień o książce albo komiksie, raczej o komiksach, ale czasami też o książkach. Dzisiaj bez dźwięku, ale sytuacja jest niecodzienna, bo po raz pierwszy będę mówiła o książce, której nie przeczytałam jeszcze w całości, ale już po prostu nie wytrzymam. Muszę się z Wami nią podzielić, bo codziennie przy śniadaniu, kiedy ją czytam, bo jest to moja lektura śniadaniowa, mam takie gigantyczne say what? Nawet bym nie pomyślała, że również w tej sferze życia ta sytuacja tak wygląda. Mam na myśli książkę Niewidzialne kobiety, Karolin Criado-Perez, Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, w przekładzie Anny Sack, wydane w roku 2020 przez wydawnictwo Charakter. No i już nawet sama okładka pokazuje tą przysłoniętą kobietę przez pierwszoplanowego mężczyznę. Tak, jest to książka bardzo mocno nacechowana ideologicznie, ale to potrzebne, bo prześwietla różne sfery życia, o których nawet nie myślimy, że one nie są dopasowane do funkcjonowania kobiet. Rozdziały, które tutaj w spisie treści są, ja jestem dokładnie w połowie tej książki, czytam właśnie część czwartą u lekarza i zastanawiam się nad tym, czy wszystkie leki, które będę musiała w swoim życiu jeszcze zażywać, czy one będą skuteczne ze względu na to, że badane są głównie na przedstawicielach płci męskiej. Ale do tego są rozdziały życie codzienne, środowisko pracy, projektowanie, więc bardzo wszechstronna jest ta książka. Autorka bada cały właściwie świat, tak, i mam na myśli zarówno świat geograficzny, jak i świat społeczny, i przygląda się takim miejscom, które są bardzo znaturalizowane i zneutralizowane, jeśli chodzi o funkcjonowanie kobiet i mężczyzn. Kobiety są właściwie często pomijane w różnego rodzaju statystykach, badaniach, projektach, od urbanistycznych po takie rzeczy, to jest jedna z pierwszych historii w tej książce, ale taka naprawdę potężna i bardzo anegdotyczna, po takie rzeczy jak decyzje o tym, co będzie najpierw odśnieżane, czy chodniki, czy ulice, to wszystko ma taki charakter dosyć zmieniający perspektywę i sposób naszego myślenia o świecie wokół nas. Jest to naprawdę lektura bardzo potrzebna. Poza tym dla każdego coś miłego, bo jest nie tylko feministyczna i ideologiczna, ale jest również bardzo mocno oparta na danych statystycznych, na różnych badaniach. Tutaj spis treści to jest właściwie z 50 stron tej książki. Nie spis treści, tylko wszystkie przypisy z odsyłaniem do różnych wątków i lektur dodatkowych i miejsc, z których autorka zaczerpnęła swoją wiedzę, więc absolutnie lektura niezbędna. Jak to jest, że w charakterze te książki, które koniecznie trzeba przeczytać, często mają niebieskie okładki? Oczywiście nawiązuję tutaj do Mężczyźni objaśniają mi świat, Rebeki Solnit. Te dwie rzeczy właściwie mogłyby koło siebie stanąć. Także zachęcam do tej wielce skłaniającej do przemyśleń lektury. Może wśród Was są badaczki, badacze, osoby zajmujące się implementacją różnych rzeczy właściwie w środowisku naszego funkcjonowania, i może ta książka zainspiruje Was do zmiany w myśleniu i w działaniu. Może tak będzie. Ja naprawdę do tego zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Dziękuję, do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. Tymczasem pa!